Muzeum Regionalnym w Pyzdrach odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Stefanowi Korbońskiemu, legendarnemu działaczowi ruchu ludowego i polskiego państwa podziemnego. Okazuje się, że Korboński ma ścisłe związki z Pyzdrami. W Pyzdrach tkwią korzenie rodziny Korbońskich, która to właśnie, z którą to rodziną, z tymi korzeniami związany jest właśnie Stefan Korboński. Co prawda nie jest to rodowity, nie jest to rodak z Pyzdr, bowiem urodził się pod Częstochową w Praszce, jednakże lata młodzieńcze spędzał właśnie w Pyzdrach, między innymi też był tutaj nauczycielem utworzonym w okresie międzywojennym gimnazjum, przez 3 lata był tutaj, uczył języka polskiego, jak i też historii. Także to postać jest zapamiętana, jak cała rodzina Korbońskich w Pyzdrach jest tutaj pamiętana. Otwarcie i prelekcja cieszyła się sporą popularnością. Wystawę w Pyzdrskim Muzeum będzie można oglądać do końca czerwca.